Zrobimy kolejne ćwiczenie z porównywania liczb. Czy każda z tych liczb jest mniejsza od 8, czy większa od 8? Tutaj w wierszach mamy liczby. 9. 9 jest większe od 8, czy mniejsze od 8? 9 to na pewno więcej niż 8. Zaznaczamy drugą kolumnę. Idziemy dalej. 5 to mniej niż 8, czy więcej niż 8? 5 to mniej niż 8. Zaznaczamy. 10. 10 to więcej niż 8, czy mniej niż 8? Wolisz mieć 10 kawałków czekolady, czy 8 takich samych kawałków czekolady? Jeśli lubisz czekoladę, to na pewno odpowiesz, że wolisz 10, czyli 10 jest większe niż 8, druga kolumna. I 3. 3 jest mniejsze od 8, czy większe od 8? 3 to zdecydowanie mniej niż 8. Sprawdźmy. Jeszcze jedno zadanie. Porównajmy 2 oraz 6. Która liczba jest większa od drugiej? Większa jest dwójka czy szóstka? Jeżeli ty masz 2 lizaki, a twoja koleżanka ma 6 lizaków, to kto z was ma więcej lizaków? Koleżanka, czyli 6, to więcej niż 2. I która z liczb jest mniejsza od drugich? Czyli jeżeli 6 jest większe od 2, to 2 jest mniejsze od 6. Jeszcze jedno zadanie z osią liczbową. Która liczba jest większa od 5? Tutaj mamy piątkę. To, co jest tutaj narysowane, to oś liczbowa. W Polsce oś liczbową rysujemy bez tej strzałki. Czyli w Polsce tej strzałki nie będzie. Mamy tylko zwrot w prawą stronę. Mamy tutaj tylko strzałkę tą. Ok. Mamy zaznaczone różne liczby. Tu jest piątka. I teraz musisz zapamiętać, że to, co po lewej stronie od naszej liczby jest mniejsze od tej liczby, to, co jest po prawej stronie w osi liczbowej, jest większe od naszej liczby. Czyli tu mamy piątkę, zatem szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka i dziesiątka i tak dalej, jeżeli byśmy mieli zaznaczone kolejne liczby, będą większe od piątki. Takie mamy pytanie. Która liczba jest większa od 5? Na pewno 7, zaznaczę. Czwórka jest tutaj, to jest mniej. I trójka jest tutaj, to jest mniej. Sprawdźmy. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych ćwiczeń na stronie Khan Academy.